Witam serdecznie, pokażę jak upiec pyszny i puszysty makowiec, który bardzo ładnie wygląda na stole. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, 120 ml letniego mleka, 120 g jogurtu naturalnego kremowego, 3 żółtka, 25 g drożdży świeżych, 5 łyżek oleju, 4 łyżki cukru, łyżeczkę cukru waniliowego, szczyptę soli. Najpierw przygotuję rozczyn, do miski rozkruszam drożdże, dodaję łyżeczkę cukru, łyżkę mąki, około 50 ml letniego mleka i mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut, aby rozczyn zaczął pracować. Po 15 minutach do rozczynu dodaję pozostałe składniki na ciasto oprócz oleju i mieszam. Gdy składniki wstępnie się połączą, dodaję olej i nadal mieszam, tak aby olej wchłonął się w ciasto. Następnie ciasto wykładam na blat lekko podsypany mąką i wyrabiam przez około 4 minuty, aż stanie się gładkie i lśniące. Ciasto możemy również przygotować robotem. Wyrobione ciasto przekładam do miski lekko okruszonej mąką, nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 minut do wyrośnięcia, tak aby podwoiło swoją objętość. Jeżeli w kuchni jest zbyt chłodno, to ciasto możemy wstawić do wcześniej nagrzanego piekarnika do około 30 stopni, wyłączyć ogrzewanie i wstawić ciasto do wyrośnięcia. W tym czasie, gdy wyrasta ciasto, przygotuję masę makową. Do przygotowania będziemy potrzebowali 300 g sparzonego i zmielonego maku. Przepis na przygotowanie maku znajdziecie Państwo pod literką I oraz w opisie pod filmikiem. 40 g posiekanych orzechów włoskich, 40 g rodzynek, 3 białka, 40 g roztopionego i przestudzonego masła, 1 łyżkę cukru pudru, otartą skórkę z jednej cytryny, 4 łyżki miodu, 1 winne jabłko, kilka kropli olejku migdałowego. Obrane jabłko ścieram na tarce o grubych oczkach. Następnie białka ubijam na sztywną pianę. Do ubitych białek dodaję wszystkie składniki, dokładnie mieszam, masa jest gotowa. Foremkę do tarty wykładam papierem do pieczenia. Aby papier lepiej się trzymał, foremkę wcześniej smaruję olejem. Jeżeli nie mamy foremki do tarty, to możemy użyć tortownicy lub innej foremki.
Aby rośnięte ciasto wykładam na blat lekko podsypany mąką, przerabiam kilka razy i dzielę na dwie części. Ciasto nakrywam ściereczką i pozostawiam na 10 minut, aby odpoczęło. Po 10 minutach ciasto rozwałkowuję na grubość około 2 mm. Z rozwałkowanego ciasta wykrawam krążki. Na krążek ciasta nakładam kopiatą łyżeczkę masy, składam na pół i rożki ściskam. Tak uformowane ciasto układam w naczyniu. Jeżeli na środku pozostało nam troszkę wolnego miejsca, to z ciasta możemy wyciąć mały prostokąt, posmarować masą, zwinąć w rulonik i włożyć w środek. Tak przygotowane ciasto odstawiam na 10 minut do wyrośnięcia. Jeżeli pozostaje nam troszkę ciasta i masy, to ciasto możemy rozwałkować, nałożyć masę i upiec drożdżówkę. Ciasto przed pieczeniem maluję mlekiem. Foremkę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę piekła około 26 minut. Długość pieczenia ciasta zależy od piekarnika. Upieczone ciasto wyjmuję z foremki i odstawiam do wystudzenia. Dodatkowo górę ciasta możemy polukrować i posypać posiekanymi orzechami. Lukier przygotuję z pół łyżeczki soku z cytryny, jednej łyżki zimnej wody i kilku łyżek cukru pudru. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Ciasto możemy pokroić lub odrywać po kawałku. Proszę, tak wygląda ciasto po upieczeniu. Jest bardzo puszyste i smaczne. Życzę udanego wypieku i smacznego.